Perfect thermal and sound insulation, durability, low weight and high elasticity make expanded polypropylene EPP the perfect alternative for metal, wood and hard plastic in industrial applications. Mamy ogromne doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu oraz produkcji seryjnej projektów dla branży HVAC. W branży motoryzacyjnej materiał EPP stosowany jest już od bardzo dawna. EPP is the perfect complement to structural elements of wooden furniture and other artificial materials. Z każdym rokiem coraz więcej firm poznaje i przekonuje się do tego materiału. Materiał EPP doskonale nadaje się do zastosowania na obudowy rekuperatorów. Jesteśmy w stanie zastąpić blaszane obudowy, które swoje ważą, na obudowy z EPP, które są równie wytrzymałe, a do tego posiadają obniżoną wagę. Puszki rozprężne są to detale cienkościenne o dosyć skomplikowanej geometrii, dlatego można powiedzieć, że są dobrym przykładem możliwości projektowych EPP. Da się uzyskać to samo grubości ścianek, jak w przypadku wyrobów z twardego plastiku czy nawet blaszanych. Przykład w branży automotive pokazuje, że materiał EPP jest w stanie przenosić bardzo duże obciążenia. EPP allows forming molders with embedded plastic or metal inserts. In child car seat branch, they make the heart of the seat, as EPP shell alone would not transfer such high loads that are required during child car seats tests. EPP did not only pass the exam from safety point of view, the new pixel is also 40% lighter than other child car seats. Stworzyliśmy wyroby, które obecnie rywalizują z wyrobami dostępnymi na rynku, wykonanymi z twardego plastiku czy wyrobami blaszanymi. Obserwując dynamikę wzrostu cen i dostępności stali, jestem przekonany, że rozwiązanie EPP będzie świetną alternatywą.